Witam wszystkich, mówi The Hive, a to jest drugi odcinek z serii Let's Play z FIFA 14, a konkretnie oczywiście z trybu Ultimate Team. Dzisiaj zaczniemy sobie od wykonania kilku celów menadżera. Kupimy sobie herb, nowy stadion, a także nową piłkę, a więc transfery, szukaj kontraktów. I teraz dajemy sobie tak. Karty klubowe. Herby, stroje, stadiony i piłki. No to zaczniemy może od herbów. Okej, poziom dowolny, liga. No dobra, liga, no w sumie aż tak bardzo mi na tym nie zależy, ale niech będzie liga... O, Serie A, może być Serie A. No i szukamy. Po ile mamy takie herby? Z Roma, ja bym sobie znalazł herb Milanu na przykład. Nie widzę tutaj na razie AC Milanu, no nie chcę mi się tak daleko szukać. O, jest! Cena wywoławcza 150. Ceny kup teraz nie ma. Do końca aż 5 minut. Dobra, no to znajdę coś na kup teraz za jakąś okazyjną cenkę. Pierwsza strona. Tutaj za drogo. Tak 200 można by dać za herb. O Jezu, 2000. Dobra, szybko, bierzemy herb Interu Mediolan. Kup teraz, tak jest. Tak. Przypisz teraz. Tak, mamy herb. Ustaw jako aktywny. I uwaga, jest. Mamy herb Interu Mediolan. Zadanie menadżera zostało wykonane. I teraz spróbujemy kupić sobie jakiś stadion. No dobra, tutaj mi akurat już poziom brązowy, dowolny poziom. Szukamy. Co to za poziomy? Są jakieś ceny kup teraz? Za 200 Emirates Stadium. No dobra, czemu nie? Przypisz teraz. I od razu sobie to ustawimy. Ustawię jako aktywny stadion, tak jest. Pięknie. I jeszcze piłki. Piłki, szukaj. Jakaś taka fajna piłeczka. Nie ta, nie ta, nie. No, ta jest w sumie fajna. O, dobra, bierzemy tą. Kup teraz. Tak jest. No i tak samo jak wcześniej, sobie ją od razu dajemy jako aktualną. No. Więc kilka zadań menadżera już sobie teraz wykonaliśmy. I możemy rozpocząć nowy turniej. Pieniążki sobie znowu uzbieramy na jakąś złotą paczuszkę. Turniej jednego gracza. Zobaczymy, jakie mają tutaj turnieje. Dobra, co my tu mamy? Champions Showcase. 5000 monet za zwycięstwo. To jeszcze jedna paczka kart klubowych. To jest za 600, to nie. Złote wyzwanie. Szczerze mówiąc, nie wiem, od której zacząć. Aha, tutaj są jeszcze poziomy trudności na tyle. Zawodowiec początkujący, to nie. Zawodowiec, to też nie. O Jezus, amator. O, a może puchar początkujących? Mi się wydaje, że to będzie dobry wybór. A więc tak jest, rozpoczynamy. Puchar. Gdzie jest nasza drużyna? A, jest tu. Okej. Boca Juniors będzie naszym pierwszym rywalem. Aha, jeżeli chodzi o mecze, to doszedłem do wniosku, że dalej ich nie będę pokazywał, ale nie będę też wam spoilerował wyników od razu, tylko na bieżąco będziecie oglądali gole i poznawali wynik danego spotkania. A teraz, czemu to tak dziwnie wygląda? No, tak. Dlaczego nie mam twarzy piłkarzy pokazanych?
Ale okej, Salpin Gidis. Tutaj jakoś... Dobra, damy sobie odpocząć Adrianowi. Zgranie mi się podwyższy. Kennedy to nie. Pomyślałem tak, żeby zastosować może jakąś kartę kondycji. Gdzie mamy... Użyj karty jednorazowej, kondycja. To też chyba jest nawet zadanie menadżera poza tym. Dobra, no podwyższmy mu. Pięknie wykonane kolejne zadanie. Jak się wykona te zadania, będzie złota paczka. I jazda, idziemy do meczu. Dokładna liczba zawodników z Bundesliga 11. Pierwsza jedenastka zespołu. O co chodzi? Aha, rozumiem. Muszę mieć 11 piłkarzy Bundesligi. No ładnie. No dobra, takie są wymogi, no to trzeba porobić kilka zmian. Będzie trzeba ustawić tych prawych obrońców na środku. W sumie prawy obrońca może też zagrać jako prawy pomocnik. Okej. A, tak w ogóle nie mogłem sprzedać tych kart początkowych, ponieważ po prostu ich się nie da sprzedać. Tych kart na początku. Na ławkę sobie go damy, na przykład zamiast Kennedy'ego. Jeszcze jest bramkarz, ale bramkarza jakoś nie wymienię. Mam tu jeszcze jakiegoś Niemca? No nie mam, no. No... Pomoc stylów gry, no nie ma szans. Po prostu... No nie zdobędę z tego jedenastki niemieckiej, nie ma szans. Ale dlaczego w ogóle to ode mnie tego wymaga? No dobra, no to spróbujmy inny turniej. Nie będzie ten, za 1000 monet. Może tutaj nie będą wymagali czegoś takiego. Tak, edytujemy wyjściowy skład, dobra, no teraz na szybko. Kto tam był w ogóle? Prawa pomoc Kololi. Tam nic bez zmian, tutaj tylko środek obrony. Jeszcze gdzie jest ten Giura? Dobra. Micić, o właśnie, Micić sobie też zagrać może. No i dobra, dobra, gramy. Pierwszy mecz przeciwko Schalke, no może być ciekawie. Zobaczymy. A, ustawmy sobie na przykład... A, nie da się ustawić pogody? Da się. No to zachmurzenie. No i okej, no to rozpoczynamy. No, mamy dosyć ciekawą sytuację. Oto za co sędzia podyktował jedenastkę dla mojego zespołu. Proszę bardzo, uderzenie od słupka. Tutaj mieliśmy dobitkę. No i co? I gdzie ja tutaj byłem faulowany? Może mi to ktoś wyjaśnić? Tutaj przecież, no chyba, że tamto pociągnięcie. Przecież tutaj nawet to mój bardziej już kosił. No ale dobra. To czy strzeliłem tę bramkę, czy nie, zobaczycie w powtórkach. A więc rozpoczynamy powtórki bramek, jakie padały w tym meczu. Mamy 15 minutę, rzut karny, podchodzi do piłki Salpin Gidis. No i mamy 1-0. Bardzo precyzyjnie wykonany rzut karny. A to już 48 minuta, w którym pięknym strzałem z dystansu popisał się mój obrońca, Harters. Znakomite uderzenie, pewne 2-0. 53 minuta, bramka na 2-1, strzelają Klaas-Jan Huntelaar tutaj. Po takiej właśnie sytuacji dokłada nogę do piłki jako ostatni, chociaż być może przekroczyła ona już linię bramkową wcześniej. No ale gol został zaliczony właśnie jemu. W 53 minucie Huntelaar, a w 56 na 3-1 podwyższa pięknym strzałem Kololi. Znakomicie ułożył nogę do tego uderzenia i 3-1. I takim właśnie wynikiem zakończyło się to spotkanie. Drużyna FC Ziemniak pokonuje 3-1 FC Schalke 04. No i jedziemy dalej. Tak jest, wykonano zadanie, bo wygrałem mecz turniejowy.
Mamy teraz 3753 monety. Następnym rywalem będzie Juventus Turyn. To już nieco cięższy mecz. O, tutaj Barcelona gra z Milanem. Roma gra z Walencją, a Manchester United z Lazio. O, fajna sytuacja. Roma pokonała Bayern Monachium, a Milan pokonał Arsenal. No ale dobra. Gramy następny mecz. Na razie nic do zmiany jeszcze nie mam. Nabawił się kontuzji. Wybierz zaznaczonego zawodnika i wyświetl listę możliwych działań. Aha. Micić odniósł kontuzję. Działanie, no i co? Mam jakąś kartę jednorazową, no kondycja mu chyba teraz nie pomoże. Dobra, wymienimy Micicia. To jest Micić. Wstawimy tutaj Guira. Micić sobie pójdzie tutaj, wstawimy sobie na przykład... No dobra, Apiach, prawy obrońca. Zgranie 4, tak, tak, tak. Tym razem już zagra Adrian. Ktoś ma tutaj jakąś niską kondycję? Nie. Wszystko jest w porządku. Chociaż tutaj jeszcze można by zmienić zawodnika. Zgranie się wprawdzie troszkę obniży, ale odpocznie sobie trochę Rizę. Ale za to ustawimy sobie tutaj. O. Proszę bardzo, Kololi też zasługuje na odpoczynek. No i jedziemy następnym spotkaniem. Z Juventusem Turyn, więc to już będzie dosyć trudny mecz. Ustawienia. No i zmienimy sobie na zachmurzenie znowu, bo fajnie mi się tak grało. No i widzimy się przy powtórkach. Kolejna ciekawa sytuacja. Dośrodkowanie do Kondogbi. Kondogbia. I dlaczego tutaj nie ma bramki? O Boże. Ta piłka szła chyba w samo okienko. No coś pięknego. Dlaczego nie ma gola? No trudno. Teraz nadszedł czas, aby przeanalizować wszystkie bramki, które padły w tym meczu. Akcja Weibacha. Piłka w pole karne. I Salping Gidić w 24 minucie otwiera wynik, strzelając bramkę na 1-0. Mamy 63 minutę. I naprawdę fantastyczną bramkę. Dośrodkowanie Heung-Minsona i Adrian przepięknym strzałem, przewrotką, zdobywa bramkę na 2-0. Naprawdę fantastycznej urody gol. Można to oglądać wielokrotnie. Genialna bramka. Bardzo ciekawą bramkę w 88 minucie na 2-1 zdobył Paul Pogba. Uderzenie głową. Bramkarz patrzy się jak na jakieś UFO. No i mamy 2-1. W 90 minucie wynik pomógł mi jednak ustawić Gianluigi Buffon, który idealnie podał piłkę do Kondogbi, który strzałem z voleya podwyższył wynik na 3-1. Tak więc 3-1 to wynik tego spotkania, a my jedziemy teraz dalej. Zarobiliśmy sobie monetki, 4232, bardzo ładnie. W półfinale zmierzymy się z AC Milanem, a po drugiej stronie AS Roma oraz Manchester United. Zadziwiające, Milan pokonał też Barcelonę. No, mam nadzieję, że dzisiaj Barcelona z Atletico Madryt nie przegra. Ale na pewno przegra za to Manchester United z Bayernem Monachium. Tego jestem pewny. Co chciałem teraz zrobić? Teraz chciałbym jeszcze sprawdzić sobie, gdzie tutaj są... Zaraz, to było w składach, tak jest. Zadania menadżera. Czego jeszcze nie mam? Wystaw zawodnika na licytację, to jeszcze nie teraz. Rzuć wyzwanie drużynie tygodnia, zastosuj kartę kontraktu. Użyj karty stylu gry, zmień strój. Możemy teraz w zasadzie zmienić strój jakiegoś piłkarza, a więc kupmy sobie może jakiś strój. Wchodzimy tu. Pyk. Kontrakty zamieniamy na właśnie na... Czemu style? Aha, bo patrzy się na karty jednorazowe, dobra. Stroje, tak jest. Poziom, to też nieważne. Liga. Skoro mam już Intermediolan, to też ich stroje by mi pasowały. No i szukamy. No i co, jest tutaj gdzieś Inter? AC Milan, no
Herb Interu, Astrój Milanu to by było dosyć ciekawe. 250, 200 jest tu, a po Juventusu, Juventus jest za 200. Na następnych stronach tutaj strój AS Romy, no AS Roma ma fajny strój, podoba mi się. Jeszcze sprawdzę jedną stronę, co to jest. Dobra, wezmę strój Romy za 200. Kup teraz. Tak jest, kup teraz. Przypisz teraz. I ustaw jako aktywny. Strój jako podstawowy czy wyjazdowy? Jako podstawowy strój. No, i jedziemy. Pracownicy. Piłkarze. Dobra, wstecz z tym w ogóle. Mamy już trochę pieniążków. Nie wiem, może by sobie poprzeglądać też jakiś tam piłkarze. Szukaj piłkarzy z Barcelony. Jakie są w ogóle ceny? Busquets 1500. 1200 Christian Tejo. No tak. Za 1500 Puyol. No powiem szczerze, dosyć drodzy są. Chociaż w sumie nie znam się jeszcze na tych cenach w tej, w tym trybie gry, więc Adriano tylko 750, no ale bez kontraktu, dobra. Na razie nie będę patrzył na piłkarzy Barcelony, bo to jest poziom tak na razie poza moją gotówką. Ale w ogóle teraz chyba nie będę się patrzył na razie na tą listę transferową. Tylko zaczekam, aż pieniążki mi już się uzbierają i kupię sobie jakąś fajną kartę. Rozegrajmy ten półfinał. W toku, tak, to tu. Tak jest. Zaraz, teraz naszym rywalem jest Milan. Okej. Ach, więc będzie trzeba jakiś tak skład tutaj przemodelować. Na pewno chcę ciebie, Kololi. Pasowałoby zmienić Millera, bo Miller jest dosyć zmęczony. Mam jakiegoś lewy pomoc, lewy obrońca, znaczy się Kennedy, tak jest, może być Kennedy i na ławce pójdziesz Miller. Tutaj zamiast Wibacha. I dalej uraz. Nie wiem jeszcze jak się leczy urazy. Trzeba czekać, czy mieć jakąś kartę. Rize. Rize, ty sobie tutaj dzisiaj zagrasz. Zamiast ciebie będziesz ty, tak jest. Klingman. Klingman, Klingman. No chodź, Klingman. Wchodzisz. Ale czemu mi się zgranie obniżyło? Dobra, niech wam będzie. I z napastników jest coś do zmiany. Dobra, no. Dalej. Nie będę nic zmieniał. Wstecz, wstecz, wstecz. Bo stroje są zbyt podobne. Milan weźmie białe stroje. Zmienimy sobie godzinę. O! Pięknie. Teraz sobie wieczorkiem zagramy. No i widzimy się przy powtórkach. Mamy teraz 113 minutę meczu. Dośrodkowanie w pole karne. I sędzia dyktuje rzut karny za faul na Filipie Meksesie. Zobaczmy to jeszcze raz. Nie, to nawet nie jest faul, to jest zagranie ręką. Ewidentna jedenastka. Czas na przegląd bramek, jakie padają w tym meczu. 8 minuta meczu i wszystko zaczęło się bardzo dobrze. Bramkę zdobywa Salpingidis. 1-0 dla drużyny FC Ziemniak. Sprawy zaczęły komplikować się dopiero w 72 minucie. Mincie dośrodkowanie w pole karne i Stephen El-Sharawi wyrównuje wynik. W końcówce emocje sięgały zenitu. Podanie do Salpingidisa. No i mamy 2-1. Niedługo trzeba było czekać na odpowiedź Milanu, bo w 84 minucie Mario Balotelli strzela bramkę wyrównującą. Co za emocje. Rzut karny wykonywał Mario Balotelli i oczywiście zrobił to perfekcyjnie. Totalnej porażki dopełniła jeszcze ta bramka strzelona przez Poliego
w 120 minucie doliczonego czasu gry. Po prostu świetnie. Tak więc jak widać, odpadam, przegrywając 4-2 z Milanem. To jest dla mnie naprawdę coś żałosnego, jak mogę odpaść w półfinale z Milanem na zawodowcu. No, jestem teraz dosyć zły, nie powiem. No ale trzeba zakończyć ten odcinek właśnie w tym momencie, bo nie chcę już więcej porażek dzisiaj odnieść. A więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co robić, a jeśli nie, no to trudno. Do następnego odcinku. No i pa!